Witajcie w poradniku Honda Plaza TV. Na przykładzie Hondy CR-V 5 generacji pokażę Wam, jak sparować Wasz telefon z systemem HFT, czyli systemem Bluetooth głośno mówiącym Waszej Hondy. Uruchamiamy samochód. Parowanie zestawu głośno mówiącego wykonujemy za pomocą systemu Connect. Jeżeli jesteście na innym ekranie niż ekran startowy, wybieramy przycisk Home. Możecie sparować urządzenie, wybierając tutaj telefon. Ale ja chcę Wam pokazać inną ścieżkę parowania telefonu, która umożliwi Wam zobaczenie, jakie urządzenia mamy podpięte. Dlatego, że ten system ma pewną pojemność i więcej niż daną liczbę telefonów po prostu nam nie przyjmie. Wracamy do głównego menu. Wybieramy ustawienia, wybieramy telefon i lista urządzeń Bluetooth. Zobaczcie, jest dodany jeden telefon, na tych pozostałych slotach możecie dodać nowe numery. Gdyby te sloty były zapełnione, a chcielibyście dodać kolejny telefon, możecie skasować telefon, którego już nie używacie, poprzez wybranie go z listy i kliknięcie usuń. Potwierdzamy. Wy chcecie dodać nowy telefon, więc klikamy dodaj urządzenie Bluetooth. System informuje nas, żebyśmy włączyli w naszym telefonie system Bluetooth i żeby był on wykrywalny. Mamy Bluetootha włączonego, wybieramy kontynuuj, wyszukuje. Za chwilkę powinien pokazać nam nazwę naszego telefonu. Nie jestem pewien, czy to mój telefon. Klikam odśwież. Tak, pokazał. iPhone Krzysztof. To mój telefon. Wybieramy. Już nie musicie wpisywać kodu. System po prostu poinformował Was na telefonie, że takiego kodu chce użyć urządzenie Honda HFT. I pojawił się także monit o to, żebyście zgodzili się na synchronizację kontaktów. Dodatkowo w tej chwili ten system Connect działa jako CarPlay z telefonami iPhone i także telefon zapytał Was, czy używać w tej chwili CarPlay. Klikamy tak, potwierdziliśmy także synchronizację danych. Od tego momentu Wasz telefon jest połączony. Widzicie, że może on wykonywać połączenia lub odtwarzać muzykę. Jeżeli wybierzemy przycisk Home, tutaj widzicie zasięg sieci komórkowej, Wi-Fi, Bluetooth i możecie wykonywać połączenie. W przypadku przychodzącego połączenia możecie odebrać telefon tutaj z kierownicy, środkowym przyciskiem odrzucić to połączenie. Wybierając telefon możecie sobie przypisać najczęściej wybierane numery, żeby mieć tutaj listę szybkiego dostępu do tych numerów lub zobaczyć historię połączeń.